Czytam książki. Drodzy widzowie, witajcie w czytaniu książek. Dziś mam przed sobą książkę niezwykłą, w sensie takim, że książka ta jest u mnie obecna i będę ją czytał, będę czytał jej fragmenty, aczkolwiek ta książka jeszcze nie została wydana. Wybaczcie mi, że zamieściłem tutaj obok mnie okładkę tej książki, którą po prostu sam przygotowałem, jako że zawsze, kiedy czytam książki, jest ze mną obecna okładka takowej książki. Po tym wstępie przeczytam wam fragmenty z tej książki. To będzie kilka fragmentów, wybrane zupełnie subiektywnie przeze mnie. A was poproszę o opinię, co sądzicie o tej książce. Przeczytam kilka fragmentów, w tej chwili pierwszy z początkowych rozdziałów książki, która jest zatytułowana Świadomość Boskiego Planu. Autor Tomasz Ćwik. Fragment pierwszy. Zaobserwowałem też, że wiele osób błędnie uważa, że ich proces przebudzenia dobiegł końca w momencie zapoznania się z informacjami na temat przestrzeni materialnej, energetycznej i duchowej. Niestety, nadal nie zdają sobie sprawy z ich egotycznych procesów myślowych. Co gorsza, uważają również, że dopiero ten etap jest początkiem ich procesu rozwoju duchowego. Sądzą też, że wszyscy ci, którzy jeszcze śpią, nie zaczęli jeszcze procesu ewolucji ich duszy i są, że tak brzydko powiem, w czarnej dupie ze swoim rozwojem duchowym. To właśnie ich ego, wywyższając się, utwierdza ich w poczuciu, że są lepsi od tych jeszcze śpiących. Taka interpretacja jest błędem, ponieważ wszyscy ludzie na tym świecie są w procesie zmiany, bo właśnie po to się tutaj urodzili. Każdy człowiek na tej planecie ma swoją indywidualną drogę i swoje własne tempo rozwoju. Różnica pomiędzy istotami przebudzonymi a jeszcze śpiącymi polega na tym, że ci pierwsi są świadomi swojego procesu rozwoju duchowego, a drudzy robią to w nieświadomości. Rozwój duchowy bowiem może bez najmniejszych przeszkód odbywać się nieświadomie. Przebudzenie świadomości ma swój początek w momencie zaobserwowania procesów myślowych swojej istoty fizycznej, a jego zakończeniem jest osiągnięcie pełnej kontroli nad nimi. Celem jest ewolucja z istoty egotycznej w istotę świadomą. Tylko przebudzona świadomość jest w stanie zaobserwować myśli swojego ciała fizycznego i tylko wtedy staje się świadoma swojej prawdziwej istoty. A osiągnięcie tego etapu plus świadomość wszystkich otaczających ją przestrzeni świadczy o zakończeniu jej procesu przebudzenia. Niektórzy nazywają to przejściem z trzeciej gęstości w piątą. Jednym z kolejnych zaobserwowanych przeze mnie błędów jest interpretacja powodu zaistnienia przebudzenia. Jak już wiemy, początek tego procesu odbywa się w przestrzeni materialnej, więc w większości przypadków iskrą zapalną, czyli przyczyną budzenia się ludzi, jest zwiększająca się świadomość polityczna naszej cywilizacji. W ostatnich kilku latach przyczyniają się do tego elity rządzące, ponieważ jakby w pośpiechu przed czymś popełniają coraz większe błędy. Politycy w pewnym sensie stają się coraz bardziej bezczelni w swoich poczynaniach i dzięki temu na światło dzienne wychodzi ich żądza korzyści materialnych i żądza władzy. Poprzez ignorowanie faktu, iż przeciętny Kowalski jest obecnie bardziej świadomy niż im się wydaje, coraz bardziej odsłaniają swoją manipulację ludzkością. W ten właśnie sposób między innymi przyczyniają się do tego, że coraz więcej ludzi się budzi. Ludzkość staje się po prostu świadoma tej próby manipulacji. Bardzo dużo osób zaczyna zauważać, że jednym z głównych narzędzi tej manipulacji jest informacja, czyli media informacyjne, i dlatego tracą zaufanie do tych instytucji. Za przykład weźmy przeciwległe poglądami politycznymi ugrupowania, które przejmując kontrolę nad platformą medialną,
za jej pośrednictwem starają się narzucić swoją narrację jak największej liczbie odbiorców. Efektem takiego zjawiska jest to, że przeciętny Kowalski, mający dostęp do kilku takich platform medialnych, zauważa zupełnie inną narrację odnoszącą się do tego samego tematu. Moi drodzy, to był fragment pierwszy z tej książki. Nieco dalej czytam fragment drugi. Istota świadoma, kontrolując całkowicie swoje procesy myślowe, odzyskuje kontrolę nad swoim ego. To właśnie nasze ego się porównuje, wywyższa i ciągle musi być najlepsze. Odzyskanie świadomości nie jest na pewno łatwym procesem. Wiąże się nie tylko z długotrwałym poszukiwaniem i weryfikowaniem bardzo dużej ilości informacji, ale również z nauką obserwacji swoich myśli i przejęciem nad nimi pełnej kontroli. Nie wszyscy ludzie na naszej planecie są w tym samym stopniu podatni na wcześniej wspomniane programy myślowe. Niektórym od dziecka jest z tym pod górkę. Stereotypy, które rodzice próbowali im wkładać do głowy, nieświadomie odbierane były przez nich jako ograniczenia ich wolnej woli. Dzieje się tak, ponieważ małe dzieci rodzą się wolne od jakichkolwiek egotycznych programów. Nie wiedzą, co to kara, lęk, wstyd, rywalizacja, zło, ból itd. Są tego uczone w trakcie nauki i wychowywania, najpierw przez nieświadomych rodziców, a później przez system edukacyjny stworzony przez ludzkość. Małe dziecko, rodząc się, zna tylko bezwarunkową miłość i dlatego jest bezgranicznie ufne. Dzieje się tak, ponieważ nie ma jeszcze świadomości zakłóconej ludzkimi procesami myślowymi. Dopóki ta nie zostanie zakłócona, dziecko doskonale pamięta, z jakiej przestrzeni pochodzi, a wszystkich fizycznych aspektów dopiero się uczy. Dlatego w niektórych przypadkach dzieci mają wymyślonych przyjaciół. Tak naprawdę dzieci te nie mają jeszcze zakłóconej zdolności postrzegania i komunikowania się z bytami niefizycznymi, które na każdym kroku nam wszystkim towarzyszą. Wiele takich dzieci buntuje się, gdy rodzice narzucają im swoją wolę. Zazwyczaj określane są przez dorosłych jako trudne w wychowywaniu. Tak naprawdę dziecko, pamiętając jeszcze przestrzeń, w której było przed narodzinami, walczy tylko o swoją dotychczasowo niezakłóconą przez inne istoty wolną wolę. Rodzice popełniają błąd, traktując swoje dzieci jako ich własność. Oczywiście robią to nieświadomie, ponieważ nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie oni, tylko ich egotyczna natura tak robi. Narzucają wiedzę opartą na swoich doświadczeniach z przeszłości, przez co dziecko nie jest traktowane z nimi na równi. Nie pozostawiają dziecku przestrzeni, w której może swobodnie być sobą. Dyktują mu to, kim powinno być w przyszłości. W ten sposób ich ego próbuje spełnić swoje niespełnione aspiracje. Jest to typowe egotyczne zachowanie rodziców, które zabija prawdziwą istotę dziecka. Nie może ono wtedy być sobą, ponieważ ma z góry narzucane to, kim ma być w przyszłości. Później przychodzi etap szkoły i ponownie podświadomie takie dziecko ma problem z tym, czego próbuje się go tam nauczyć. To właśnie takie osoby w dorosłym życiu są bardziej podatne na wczesne rozpoczęcie swojego procesu przebudzenia. Od dziecka bowiem ich podświadomość robiła wszystko, aby te programy nie wyrządziły większej szkody w ich świadomości. Natomiast osoby, które sumiennie poddawały się tym programom, czy to wychowania, czy później nauczania w szkole, czy to na studiach, również w życiu dorosłym, poddając się systemowi, mają większy problem z uwolnieniem się od swych programów. Chętniej się do nich stosując, bardziej się z nimi utożsamiły. To był drugi fragment, a teraz przeczytam wam trzeci fragment, również z początku tej książki. Fragment trzeci.
Traktując przestrzeń duchową i fizyczną jako całość, znajdziemy odpowiedzi na pytania, kim i po co tu jesteśmy. Wtedy zaczniemy stawać się istotami świadomymi, nie popełniając błędu naukowców, którzy szukają wytłumaczenia działania całej przestrzeni, biorąc pod uwagę tylko jej połowę. Czy człowiek, który utożsamia się tylko z istotą fizyczną, może mówić o sobie, że jest przebudzony? Oczywiście, że tak. Cały jego świat to przestrzeń fizyczna, poznając zjawiska takie jak manipulacje rządów, potwierdzając wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, interesując się geopolityką, doskonale wie, jakie decyzje i dlaczego podejmuje każdy rząd. Doskonale orientuje się w tym, co dzieje się na rynku finansowym i dzięki temu bez problemu przewiduje jego ruchy. Wykorzystuje swoją wiedzę do ewentualnych spekulacji cen na giełdach maklerskich, dzięki temu zarabia duże pieniądze, które zapewniają byt jemu i jego rodzinie. Wiedza ta bez większych problemów pozwala mu na przewidywanie tąpnięć na giełdzie i kryzysów ogólnoświatowych. Dzięki temu może też zabezpieczyć siebie i całą swoją rodzinę przed skutkami takich kryzysów. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo finansowe, ale też znając doskonale skłonności przemysłu spożywczego w takich sytuacjach, gromadzi zapasy żywności, w ten sposób również zapewniając bezpieczeństwo swoim bliskim. Ale czy osoba utożsamiająca się tylko z bytem fizycznym jest istotą świadomą? Czy jest świadoma swojej prawdziwej istoty? Jaka jest więc różnica pomiędzy istotą uważającą się za przebudzoną w przestrzeni fizycznej, a taką, u której proces przebudzenia jej świadomości dobiegł końca? I tu pojawia się pierwsza ogromna różnica. Istota świadoma obu przestrzeni nigdy nie potwierdzi zakończenia swojego procesu przebudzenia, ponieważ jest to reakcja łańcuchowa. Im więcej informacji zbierasz, tym bardziej wiesz, że to jeszcze nie koniec. Istota duchowa nie jest już istotą egotyczną, więc nikogo nie ocenia, ani ich nie porównuje. Tyczy się to również jej samej. Tym bardziej nie neguje punktu widzenia innych, bo ma już szeroką perspektywę, która nie wyklucza innych opcji. Istota świadoma wie, że każdy ma swoją prawdę. Ty możesz widzieć w lustrze swoje niedoskonałości, a twój partner istną perfekcję. I kto ma rację? Świadomość cząstkowa niektórych ludzi i rozgraniczanie przez nich przestrzeni duchowej od fizycznej przyczynia się do ich błędnej interpretacji ich przebudzenia duchowego, w cudzysłowie. Na przykład niektóre osoby mylnie utwierdzają się w tym, że przebudzili się po to, by budzić innych. U niektórych osób, zwłaszcza tych, u których proces przebudzenia nie dobiegł jeszcze końca, po przyswojeniu informacji na tematy takie jak energie, czakry, duchowość, ciała astralne itd., ich nadal nieokiełznana egotyczna natura tworzy pomysły nowego zarobku, na przykład oferując różnego typu usługi w postaci oczyszczania energetycznego czy prowadzenia. Nie chcę jednak wrzucać wszystkich do jednego worka. Pamiętajmy też o istotach, które zadecydowały o niewznoszeniu się do wyższych gęstości, aby w taki sposób pomagać innym. Chcę tylko przestrzec przed osobami, które nieświadome tego, że ich proces przebudzenia świadomości nie dobiegł końca, przyswoili sobie tylko pewne informacje, błędnie je zinterpretowali i w ten sposób wykorzystują, by się wzbogacić. Jak takie osoby zweryfikować? Wystarczy zadać im jedno pytanie. Czy jesteś już istotą rozwiniętą duchowo? Jeżeli odpowie twierdząco, to znaczy, że nie ukończyła jeszcze nawet swojego procesu przebudzenia. W tym momencie muszę podkreślić, że szanuję to, iż każda istota z racji tego, że ma wolny wybór, sama wybiera drogę i decyduje, w jaki sposób i od kogo czerpie informacje. Moim celem nie jest tu ocena innych. Piszę o tym, aby cię ostrzec przed zaobserwowanym przeze mnie rozszerzającym się zjawiskiem. Bądź ostrożny, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś obiecuje ci oświecenie w zamian za korzyść materialną.
To może tylko opóźnić twój proces przebudzenia i zakłócić rozwój duchowy. Osoby korzystające z takich usług robią to z powodu niskiej samooceny, ponieważ uważają, że uczą się od ludzi na bardzo wysokim poziomie rozwoju, na dużo wyższym od nich samych. Chcąc przyspieszyć swój rozwój duchowy, decydują się na korzystanie z takiej pomocy. To był trzeci fragment z tej książki, a teraz z rozdziału, który jest zatytułowany Świadomość przestrzeni, to jest rozdział czwarty, kolejny, najdłuższy i ostatni fragment z tej książki. Rozdział czwarty, Świadomość przestrzeni. Nasza planeta Ziemia kojarzy się nam przede wszystkim z fizycznym obiektem i mniej więcej w taki sposób opisuje ją nasze środowisko naukowe. Aby wytłumaczyć, czym jest, naukowcy opierają się na jej składzie chemicznym, natomiast by opisać jej formę, opierają się na prawach fizyki. Wiemy już, że przestrzeń fizyczna jest tylko połową przestrzeni, która nas otacza, więc nasuwa się pytanie, czy nasza planeta jest tylko przestrzenią fizyczną, czy tak jak my, jest żywym organizmem? Dla porównania możemy posłużyć się innymi planetami w naszym Układzie Słonecznym. Porównajmy więc na przykład Ziemię i Marsa. Która z tych planet według Ciebie jest żywa? Odpowiedź w tym przypadku jest banalnie prosta, prawda? Ziemia przecież tętni życiem, a Mars wydaje się być kompletnie go pozbawionym. Czy aby na pewno? Zastanówmy się najpierw, czym jest życie. Naukowcy udowodnili, że Mars był kiedyś planetą, która tak samo jak nasza dzisiaj tętnił życiem. Dzięki technologii, jaką mamy, wiemy też, że Mars składa się z takich samych pierwiastków chemicznych jak nasza planeta. Tamtejsze skały są takie same jak skały na Ziemi. Składają się z takich samych atomów, których cząsteczki tak samo wibrują. Atomy skał, roślin, wody, zwierząt czy ludzi łączy to samo. Wszystko składa się z elektronów krążących wokół jądra atomu. Pomiędzy nimi znajduje się nic innego jak czysta energia, która łączy wszystko w jedną całość. Aby przybliżyć Ci skalę przestrzeni energii w atomie, posłużę się przykładem. Wyobraź sobie, że powiększając jądro atomu do wielkości pomarańczy, elektrony w tej skali będą wielkości ziarnka piasku. W tej skali ziarnka piasku elektrony znajdowałyby się w nieustannym ruchu w odległości 2 km od pomarańczy, czyli jądra atomu. Ta przestrzeń między nimi to pole czystej energii, która trzyma wszystko razem. Atom składa się w 90,9% z czystej energii. Atomy względem siebie również utrzymują się dzięki energii. Czym więc jest ta energia? Skąd wie, w jaką formę połączyć dane atomy? Czy ta energia posiada inteligencję, która utrzymuje cząsteczki w tym samym miejscu względem siebie? Czym jest ta inteligentna energia, która nas otacza z każdej strony i znajduje się we wszystkim, na co patrzymy? Atomy są w nieustannym ruchu, dzięki czemu wszystko, co nas otacza, ma swoją wibrację. Jedyne różnice pojawiają się w skupieniu, gęstości, w jakim znajdują się te cząsteczki atomowe. W takim razie, czy skała jest ciałem stałym tak, jak nam mówi środowisko naukowe, skoro składa się z nieustannie wibrujących atomów? Czy jest zatem ciałem martwym? Nie, skała jest tylko w innym stanie skupienia, czyli w innej gęstości. Im wyższa częstotliwość wibracji, tym niższy stan skupienia, niższa gęstość. Wszystko ma swoją wibrację. Skały, rośliny, owady, zwierzęta, ludzie, woda, powietrze, światło, myśli, uczucia itd. Cała przestrzeń fizyczna i energetyczna, jak i duchowa, posiadają swoją wibrację, są wibracją.
Dlatego, aby być świadomym przestrzeni, która nas otacza, nie możemy popełniać tego samego błędu, co nasi naukowcy i rozgraniczać przestrzeń fizyczną od energetyczno-duchowej. Czy teraz znasz już odpowiedź na pytanie, czy planeta Mars jest żywa? Czy inne planety, oprócz naszej, są żywe? Czy życie nie otacza nas przypadkiem z każdej strony? Mógłbyś teraz zwrócić mi uwagę, że idąc tym sposobem rozumowania, można powiedzieć, że skała jest żywa. Tylko czy życie skały można porównać do inteligentnego życia, w cudzysłowie, na przykład człowieka? Wszystko zależy od tego, jaką mamy perspektywę. Jeżeli szukamy dowodów na inteligentne życie, jednocześnie wzorując się na tym, że nasze ciała fizyczne są wyznacznikiem tego życia, to oczywiście nie możemy porównać skały do istoty ludzkiej. Jednak czy idąc tym ograniczonym tokiem myślenia, nie popełniamy tego samego błędu, co nasi naukowcy? Czy nasz ludzki gatunek możemy nazywać inteligentnym, porównując go do innych cywilizacji wysoko rozwiniętych istot, na przykład takich, których rozwój cywilizacyjny i technologiczny trwa od kilkuset milionów lat? W porównaniu z taką rasą nasz postęp rozwoju i ich można by raczej porównać do zaawansowania naszej cywilizacji względem chociażby kolonii mrówek. Wszystkie istoty żyjące na naszej planecie mają zdumiewająco wiele wspólnego. Składamy się bowiem z niemal tych samych cząsteczek chemicznych, które w naszych organizmach podlegają bardzo podobnym przemianom. Pierwiastki budujące te cząsteczki pochodzą ze skorupy i z atmosfery ziemskiej. Do dziś naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, jak z substancji nieorganicznej powstał pierwszy na Ziemi żywy organizm. Jesteśmy istotami żywymi, a naszym budulcem jest substancja nieorganiczna. Człowiek między innymi składa się z tlenu, węgla, wodoru, azotu, fosforu i siarki. Bez tych pierwiastków, według naukowców, nie istniałoby życie na naszej planecie. Gdzie więc możemy znaleźć te pierwiastki? Krótka odpowiedź. Wszędzie. Podobnie jak na Ziemi, znajdują się one na Marsie i większości planet we Wszechświecie. Czy energia, która łączy ze sobą atomy tych poszczególnych pierwiastków, tworząc organizm ludzki, robi to przypadkowo? Czy może to w niej zawarta inteligencja? A co z inteligencją energii tworzącej skały? Co z inteligencją energii na Marsie? Czy tam inteligentna energia tworząca życie nie istnieje? Przecież są tam skały takie same, jak na naszej planecie, a atomy je tworzące są skupiane przez tę samą inteligentną energię, co na Ziemi. W glebie Marsa znajdują się wszystkie pierwiastki niezbędne do rozwoju roślin. Fosfor, azot, potas, magnez, wapń i żelazo. Marsjańskiej glebie dzisiaj brakuje jedynie zdolności do absorbowania wody. Brakuje jej również atmosfery, żeby utrzymać wilgotność. Skoro Mars w swojej przeszłości posiadał tę zdolność, czy jeszcze ją odzyska? Jeżeli jest tam ta sama inteligentna energia i wszystkie potrzebne składniki, to czemu życie na tej planecie zniknęło? Ciężko znaleźć odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, ponieważ popełniamy jeden podstawowy błąd. Gdy utożsamiamy się z istotą fizyczną, życiem jest dla nas podobny do nas organizm fizyczny. Ale czy życie to tylko organizm fizyczny? A co w przypadku życia wiecznego istot duchowych? Co jeśli planety cyklicznie odzyskują i tracą zdolność do podtrzymania życia fizycznego na swojej powierzchni? A jeśli to nie jedyny sposób, w jaki życie się manifestuje? A może organizmy biologiczne, jakie znamy, są tylko jednym z wielu rodzajów manifestacji życia? Co jeśli to właśnie ta wszechobecna energia tak naprawdę jest życiem, a jej kształt i rodzaj
jest uwarunkowany w tym, w jakich warunkach się ono manifestuje. Zmysły ludzkie odbierają tylko fizyczne aspekty przestrzeni, więc do tych się odnoszą. Świadomość tego, czym jest tak naprawdę życie, pozwala dostrzec je wszystkim. W takim razie, czy Mars jest żywym organizmem? Oczywiście, że tak. Każda planeta we wszechświecie jest żywym organizmem, który jest domem dla wielu gatunków różniących się tylko gęstością, czyli stanem skupienia, w jakim się znajdują. Podrozdział Gaja. Nasza planeta, tak samo jak my, jest żywym organizmem i posiada duszę, która, podobnie do naszej, jest w procesie swojego rozwoju. Na imię ma Gaja i jest matką naszych ciał fizycznych. To z jej pierwiastków składamy się my i wszystkie żywe organizmy na jej powierzchni. Obcujemy tutaj na co dzień z istotami o innych gęstościach. Między innymi są to istoty, które są często widziane przez małe dzieci, których percepcja postrzegania przestrzeni jest jeszcze niezakłócona. Tak samo jak nasza cywilizacja, Gaja również jest w procesie ewolucji. Obecnie, stopniowo podnosząc swoją wibrację, również przygotowuje się do skoku ewolucyjnego. Robiąc to teraz, wymusza na nas ewolucję naszych ciał fizycznych. Od ponad 2 dekad jest w trakcie przemiany swojej przestrzeni fizycznej w przestrzeń wysokowibracyjną. Możesz to zaobserwować na tak zwanym rezonansie Schumana. Wibracja naszej planety ma ogromny wpływ na nasze organizmy fizyczne. Częstotliwość wibracji Ziemi, 7,38 Hz, znajduje się w zakresie ludzkich fal mózgowych, a konkretnie fal alfa. Częstotliwość rezonansu Schumana wzrosła w ostatnich latach i wraz ze wzrostem naszej świadomości podnosi się jej wibracja. W momentach wielkich zmian rezonans Schumana podczas swoich skoków dochodzi do wartości niezaobserwowanych nigdy wcześniej. Ponieważ rezonans Schumana jest bezpośrednio związany z falami mózgowymi człowieka, może to różnie oddziaływać na nasze organizmy, w szczególności, że znajdujemy się w czasie głębokiej transformacji. Osoby, które rozpoczęły swój proces przebudzenia świadomości i dzięki temu stopniowo podnoszą swoją wibrację razem z Gają, nie powinny mieć z tym żadnego problemu. Niestety, u osób, które nie rozpoczęły jeszcze tego procesu ewolucyjnego, ciała fizyczne nie będą dłużej kompatybilne z przestrzenią planety. Rzeczywistość jest taka, że będziemy wkrótce obserwować wielką falę umieralności istot niskowibracyjnych. Pamiętajmy jednak, że ich dusze obrały sobie właśnie taki plan. Musimy to zaakceptować i uszanować. Istoty te, znając tylko połowę przestrzeni, jaka ich otacza, nie są w stanie do końca zrozumieć jej działania, więc tak naprawdę będą odchodziły nieświadome tego, co się dzieje. Oczywiście nieświadomi są również tego, że przestrzeń, w której obecnie znajduje się ludzkość, przechodzi na kolejny poziom i już nigdy nie będzie taka sama jak kiedyś. Aktualnie oczekiwaniami tych osób jest, aby po wariacjach, jakie miały miejsce na naszej planecie od 2020 roku, wszystko wróciło do normalności, w cudzysłowie. Nie zdają sobie jednak sprawy, że ten normalny dla nich świat już nigdy nie wróci, a rok 2019 był ostatnim spokojnym rokiem dla egotycznej cywilizacji. Jesteśmy świadkami jej upadku i jedynie niewielka część podjęła świadomą decyzję o swojej ewolucji na kolejny poziom. Dlatego dla istot, które chcą brać udział w ewolucji swojego ciała fizycznego, tak bardzo istotna jest w tej chwili znajomość wszystkich przestrzeni, które nas otaczają. Świadomość przestrzeni energetycznej i tego, co się w niej dzieje, pozwoli przygotować się na konieczne zmiany ciał fizycznych, by móc przetrwać w wyższych częstotliwościach. Świadomość przestrzeni materialnej pozwoli przewidzieć ruchy systemu i przygotować się na jego desperacką walkę o przetrwanie.
W tej chwili największym zagrożeniem dla naszych bytów fizycznych jest system. To on w chwili jego upadku będzie chciał zabrać ze sobą jak najwięcej ofiar. By się przed tym uchronić, musimy być jego świadomi. Nie możemy więc ignorować tego, co się dzieje wewnątrz tego systemu i musimy bacznie się mu przyglądać. Zrozumienie tego, co w danym momencie się dzieje we wszystkich przestrzeniach, pozwoli przede wszystkim zabezpieczyć nas i naszych bliskich na każdą ewentualność. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie uratujemy siebie, to nie uratujemy nikogo. W takim razie, czy naszym zadaniem jest teraz walczyć z systemem? Nie chodzi mi o to, by z nim walczyć dosłownie, ponieważ nie musimy tego robić. To, że system niedługo ulegnie autodestrukcji, zostało już przesądzone. Chodzi raczej o uświadomienie sobie tego, co się w nim dzieje, ponieważ po pierwsze, obecnie największym zagrożeniem dla systemu jest nasza przebudzona świadomość. Po drugie, pozwoli ona na skuteczne przygotowywanie się na skutki uboczne jego upadku. System doskonale wie, że istoty w pełni świadome mają bezpośredni kontakt ze źródłem wszystkiego, czyli mają dostęp do informacji o wszystkim. Posiadając ogromną wiedzę, do tej pory wykorzystywał ją w celu zniewolenia i manipulacji ludzkością. A to oznacza, że dostęp ludzkości do tej wiedzy wiąże się z utratą władzy przez system. Posłużę się tu przykładem pewnego wydarzenia z historii początków naszej cywilizacji, gdzie wykorzystano wiedzę na ten temat doskonale nam dzisiaj znanego zjawiska, czyli zaćmienia Słońca. I na tym fragmencie kończę czytanie tej jakże ciekawej, a nie wydanej jeszcze książki. Myślę, że zaciekawiłem Was, tym bardziej, że słuchajcie, właśnie nadchodzi zaćmienie Słońca, takie duże zaćmienie Słońca tu w naszej przestrzeni, w Stanach Zjednoczonych i będzie ono bardzo blisko mnie. Jego centrum, ten pas centrum będzie tylko 40 km ode mnie, więc z pewnością tam pojadę. Z tym niedosytem pozostawiam Was. Dajcie mi znać, jak Wam się podobała ta książka. No i z moim przesłaniem do potencjalnego wydawcy. Kochany wydawco, jak Ci się podobała ta treść, z chęcią przekażemy Ci całość, albo ja, albo autor. Trzymajcie się, kochani widzowie, do zobaczenia, cześć.